Karlica przyszła do ginekologa i poskarżyła się na pieczenie i podrażnienia w okolicach cipki. Ten ją przebadał i nic. Okazało się, że ma to w czasie ulewy, więc kazał jej przyjść zaraz po deszczu. Tydzień później pojawia się z parasolem i w kaloszach. Lekarz ją jeps na fotel. Zaczął coś mozolnie przy niej się szarpać. Po 20 minutach skończył. Problem rozwiązany. Panie doktorze, ale co mi było? Przyciąłem ci kalosze. Lekarz przedstawia wyniki badań pacjentowi. Mam dobrą i złą wiadomość. Wpierw złą poproszę. Jest pan chory na chorobę Alzheimera. A dobra? Już wkrótce nie będzie to miało w pana życiu żadnego znaczenia. Panie doktorze, mąż nie chce ze mną spać, nawet w pokoju. A o współżyciu w ogóle nie ma mowy. A co jest tego powodem? Pyta zaciekawiony lekarz. Mówi, że brzydko pachnę, ale ja się naprawdę myję. Dbam o siebie. Proszę mi wierzyć, że robię wszystko, co się da i nic. To jest znany mi problem i jest na to rozwiązanie. Proszę, oto dezodorant o zapachu leśnym. Jest rewelacyjny. Zabija każdy inny zapach i sam ładnie pachnie. Uradowana kobieta zapłaciła małą fortunę za tę rewelację. Wraca do domu, wysprzątała, umyła dom i siebie, ubrała się w najseksowniejsze fatałaszki, jakie miała. Wypryskała cały dezodorant po sobie i domu i czeka na męża. Mąż wraca z pracy. Otwiera mu żona uśmiechnięta od ucha do ucha. Domek wysprzątany aż błysk, a w sypialni palą się świece. I co, kochanie? Czujesz coś? Czujesz? No, czuję, czuję. Coś jakby gówno w lesie. Przychodzi Polak do lekarza. Ale taki prawdziwy Polak. Biały, katolik, praktykujący przez cały rok, ale chodzący do kościoła tylko na Wielkanoc, gwiazdkę i wesela. Z rodzicami po ślubie kościelnym i bez rozwodu. Bez niemiecko brzmiącego nazwiska. Bez żadnych żydowskich czy komunistycznych przodków. Rodzice i dziadkowie czystej krwi. Niespokrewnieni z zdradziecką szlachtą, Polacy. Nie Rudy, ani Aryjczyk. W żadnym wypadku nie transik czy jakiś inny przebieraniec. Prawdziwy patriota, który pracował wyłącznie za granicą i który kupuje w Biedronce. Żaden lewak, tylko prawy i sprawiedliwy, jak nakazuje Biblia. Biorący co najmniej dwa różnego rodzaju zasiłki. Pijący codziennie, ale nie więcej niż 4 piwa. Kibic, fan piłki nożnej, siatkówki i stocha. Kochający jedynego słusznego i prawdziwego papieża, a nie żadnego Ojcze, Dojcze czy Buenos Dias. I katolik w sensie z kościoła rzymskokatolickiego, a nie jakiś prawosławny czy inny Żyd. No i oczywiście Polak. Nie żaden Ślązak, Kaszub czy Warszawiak, mówiący poprawną polszczyzną. Żadnej gwary, żadnego jo, tylko zwykłe, czyste kurwa. Bez zbytniej nadwagi, ale z brzuchem. Ubrany tak źle, jak tylko promocja w Lidlu na to pozwalała i mówi: dzień dobry, ja po L4, bo chciałem nad morze pojechać. Przychodzi kobieta do lekarza i mówi: panie doktorze, mam wstydliwy i nieco dziwny problem. Otóż na wewnętrznej stronie UD pojawiły mi się ostatnio tajemnicze zielone koła. Lekarz kazał jej się rozebrać. Obejrzał dokładnie opisane miejsce, po czym zapytał: uprawia pani seks z Romem? Tak, skąd pan wie? Zapytała zawstydzona nieco kobieta. Proszę mu powiedzieć, że te kolczyki nie są złote. Kolejka w aptece. Pierwszy klient podchodzi do okienka, daje receptę. Aptekarz mówi: 320 zł proszę. Drugi podchodzi, daje receptę. Aptekarz mówi mu: 340 zł. Trzeci podchodzi, aptekarz mówi mu: 390 zł. Czwarty facet w kolejce się lekko poddenerwował i mówi: panie, wszyscy idziemy od tego samego lekarza. Wszyscy mamy taki sam lek na recepcie. Dlaczego jedni płacą mniej, a inni więcej? No wie pan, mamy taki kod z lekarzem, taką umowę. Facet się zdenerwował i mówi: panie, niech pan nam powie, co to za lek, dlaczego ma inną cenę. Na recepcie było napisane CCNWCMIDMCC. Klienci zaczęli nerwowo naciskać na aptekarza. Bardzo chcieli, żeby im przeczytał, co to znaczy, co to za lekarstwo. W końcu aptekarz pod wpływem nacisku zaczął czytać: cześć, Czesiek, nie wiem, co mu jest. Daj mu, co chcesz.
Profesor, zauważywszy, że dużo osób nie przyszło na wykład, zwraca się do studentów. Za moich czasów nieobecność na zajęciach usprawiedliwiona była w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy umarł ktoś bliski z rodziny, po drugie, choroba udokumentowana zwolnieniem lekarskim. Z końca sali dobiega komentarz. Panie profesorze, a jeżeli ktoś jest skrajnie wyczerpany seksem? Cała sala wybucha śmiechem, a profesor po krótkim zastanowieniu odpowiada: pisz drugą ręką, albo po prostu słuchaj. Przychodzi Rusek do lekarza i skarży się na stany depresyjne, poczucie samotności, złe samopoczucie, brak apetytu. Lekarz na to: rozumiem, pan poczeka chwilę. Lekarz wziął szczelny worek, nasrał do niego, nasikał i na koniec napluł. Proszę włożyć głowę do worka i zaciągnąć się kilka razy. Rusek wsadza łeb do wora, bierze głęboki wdech, potem drugi, trzeci. W końcu powoli wyciąga głowę, już uśmiechnięty, rozpromieniony. Lekarz pyta się: no i jak, pomogło? Tak, od razu lepiej. Co to było? Tęsknota za ojczyzną. Przychodzi baba do lekarza i krzyczy: kurde felek! Jak pan doktor mógł mojej 80-letniej babci powiedzieć, że jest w ciąży? No, ale o co chodzi? Czkawka minęła? No, minęła! Facet po ciężkim wypadku wybudza się po operacji. Kurde, przepraszam, co się stało? Czy ja jestem w szpitalu? W większej części tak.